Cześć, tutaj Justyna z Rabusiowych Pasji. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial, który stworzyłam specjalnie dla Craft O'Clock. Dzisiaj będziemy pracować z kolekcją Felicia i wykonamy sobie taką oto karteczkę. Jest to kartka kopertówka zamykana na magnesik. W środku jest również oklejona. I z tyłu jest także oklejona. I teraz tak. Zamykamy i pokażę Wam z przodu, jak się prezentuje. Tutaj, tak jak widzicie, ona jest trójkątna, tak w centralnym punkcie schodzą się te skosy i tak jest przód ozdobiony. Mamy taką główną kompozycję, która rozciąga się tutaj po bokach i napisik. I teraz Wam przybliżę jeszcze tak, żebyście widzieli bardziej szczegóły. Taka karteczka uniwersalna dla kobiety, można ją dać na urodzinki, na imieniny, albo po prostu tak bez okazji. Taki mamy neutralny napis spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że moja inspiracja Wam się spodoba i z chęcią obejrzycie dalszą część filmu. Także życzę Wam miłego oglądania, zapraszam Was na prezentację materiałów. Tak jak już wspominałam, będę pracować z kolekcją Felicia i tutaj sobie przygotowałam dużą kolekcję 30×30. Zestaw papierów bazowych. Z tego zestawu wycinałam sobie wykrojnikami listki. Za chwilę Wam je pokażę. Tutaj zestaw dodatków Flowers. Zestaw dodatków Felicia. Oraz napisy, napisy numer 8, tekturki Daycats, urodziny imienne. Oprócz tego będę potrzebować arkusz papieru. Ja mam arkusz 250-gramowy, oj, coś mi ostrość, 250 gramów i z niego stworzę sobie bazę mojej kopertówki. I tutaj mam przygotowane resztę materiałów, Wam to tak szybciutko pokażę. Będzie mi potrzebna linijka, klej. Mam heavy body, na który będę kleić różnego rodzaju kuleczki, mikrokulki, brokacik. Okay. Mam również taśmę. Tu mam jeszcze takie kryształki. O, co to jest? Okay, takie kryształki. Tu mam takie perełki. Kość, radełko, nożyk, ołówek, gumeczka, takie materiałowe serduszka. Dam je na bok, żeby tutaj się nie odbijało światło. Mam koronkę. Tutaj mam jeszcze tekturki, tekturki tekturkowo. I tutaj mam jeszcze tekturki z Donkey Craft, takie listeczki. I tutaj mam serwetkę od Lady A Design. I takie gałązki kulkowe i listeczki. I to właśnie je wycinałam sobie z tych papierów bazowych. Okay. Tak wyglądają. Dam je sobie tutaj na bok. I mam jeszcze magnesy, bo moja kopertówka będzie zamykana na magnesik. Także będzie to od sznureczek sizal. Jakąś tekturę birmaty na dystansę. I kwiatuchy. Kwiatuchy z tkaniny bawełnianej. Takie zrobiłam trzy rodzaje, także sobie je połączę i tu takie. Co
coś mi dzisiaj ostrość nie lubi. I takie a la różyczki. Że je tam sobie połączę. Coś wybierzemy. I oprócz tego oczywiście będę potrzebować jakąś gilotynę i matę do cięcia papieru. A teraz ja to sobie ogarnę, a Was zapraszam już na dalszą część filmu, w którym pokażę Wam proces tworzenia kopertówki. Życzę Wam miłego oglądania.